Dzień dobry. Cześć państwu. i czołem. Serdecy. Witamy serdecznie. Podgląd. Podgłos. Pogłos. <głos> Tyle techniki, trochę techniki i Paweł się gubi. Tak. A Paweł też człowiek, a człowiek nie wie, wątpić musi. To jest clue jakby tego audytu, który mamy w firmie przeprowadzane. Tak, no bo wczoraj. jak head agencji przyjeżdża, to trzeba mieć się na baczności, trzeba być wypoczętym, mhm. najedzonym, napitym, efektywnym. Tak wygląda praca w naszej o. kochanej agencji Galactus Pihar. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli, gdzie audycja Gamecast się mieści i skąd nadaje. Płyn mi się w szklance kończy. A propos napicia, ale to mam nadzieję, że dotrwam jakoś tą, tą godzinę. Bacon napisała Fortnite. Oczywiście, pamiętam. Nawet dodałem do listy redakcyjnej naszej i o tym też powiem. Ale zaczniemy od tematów innych. I na przykład taki temat, że dzisiaj jest 10 dzień marca. No. Czyli którego? 10 marca. Moją rodzinę. Mario, daj. Ale mi zespojował, tak jak ja mu Bo nie wiem, czy wiecie, jaki jest dzisiaj dzień. Dwa. Dwa mam dni dzisiaj. No to jaki masz jeszcze? Chłopaka też mam. Dzień mężczyzny. Mężczyzny, przepraszam. Drugi dzień to jest też ustresnić, o tu. To jest dzień całowania w czoło. Tak, jest no. takie coś dzisiaj. No co? <laughs> Jedziemy. przerwa, proszę Państwa. Trzeci dzień Mariusz ma święto. Dzień Mario. Tak. I czwarty to raczej żaden z nas, bo jest międzynarodowy dzień Peruki. Na szczęście nie my. Sam dwa razy zapytany, czy mam tupecik czy tu samą osobę. <laughs> Ale w Dzi programie Kroby dwoje znamy. Można, <laughs> Można odblokować. No. <laughs> I czwarty, że yy, znaczy któryś tam już z kolei międzynarodowy dzień Dud. Dudy? Nie, instrument. Dud. Dud, Dobra. No to mój najmniej ulubiony instrument zaraz po tych trąbkach, co były na, olimpia na piłce nożnej którejś. W Tak, Wówzale, Ta, w w no. Pierdnięcie na klatce. Wspaniały tak. Potem dzieciaki chodziły z tym przez dwa lata i to. Mm -hmm. Trzeba było to sprzedać w oszołamach wszystkich. bo po prostu to, nie wiem czy Ci ten filmik wreszcie wysłałam, czy nie, jak podchodzi gość w jakiejś ogromnej tam galerii, hipermarkesie czymś takim, pewnie musiał pracować, skoro wie jak działa ta technologia, bierze ten taki telefon, który jest dla wewnętrznej komunikacji, coś tam klika, czyli przełącza no. na całą halę, przystawia do zadu i jest taki bong, ale idzie z takim echem, to, po prostu. Myślałem, że filmik w stylu One Man One wwz Myślę, że jakbyśmy dobrze poszukali, Słoy, to byśmy podmieniony, znalazli. pewnie tak. Kondziks wrzuci, jak tam wczoraj wyglądał audyt, to pewnie będzie. Pewnie będzie. Za to nie poszukają sobie przeróżnych nowości w internecie Rosjanie. No nie. Bo na terenie całego terytorium, jak to się ładnie nazywa teraz? Federacji. Federacji, nie? Orków. Tak. <laughs> Jest zakaz używania aplikacji takich jak Discord, WhatsApp, Telegram, Snapchat, Teams oraz Skype. I jakby... Czemu o tym mówimy? Bo bardzo nas ciekawi jak to będzie rozwiązane w przypadku przeróżnych drużyn sportowych, które nie są z Rosji, ale jak wiemy oczywiście wszyscy gracze są z Rosji te firmy są z Rosji również i czy one będą mogły używać Discordów podczas rozgrywek oficjalnych meczów. Czy na VKontakte będą się komunikować? No to ze sobą będą grali chyba, w końcu może. Telegramem Telegram no nie, zabroniony. A, no zabroniony. To znając interpretację tego prawa, to nawet tak Wszystko, jest Tak? Wszystko więc, więc nie da rady. No ale, well, co zrobić? Ale umie, potrafił, umie, potrafił dobrze strzelać, więc może w kamasze niedługo także. Tam już tam się pewnie tak kończy materiał na żołnierzy. No. Biorąc pod uwagę jeszcze fakt doniesień samych ich, tych. Ten taki generał, coś ten szef, powiedział, tak. że się amunicji nie, amunicji nie dostają. No. Nie mają jak walczyć. I zastanawiał się, czy to celowy sabotaż Kremla. Taka jest retoryka sobie. W takim świecie żyjesz, jeśli chodzi o informacje, więc faktycznie może nastąpić, skoro jesteś dobrym esportowcem, odnajdziesz się w armii. Ty byłeś w harcerstwie, ja byłem w harcerstwie, mam piosenkę, którą teraz zadedykuję. Hej chłopcy, magnet na broń. Ja myślę, że magnetów też może brakować. Bo więc... kto wie. <laughs> czy to jutro, pojutrze, czy dziś. Więc skoro schodzimy z tematu esportu, to wejdźmy na sporty poważne. I to dopiero esport przez duże E, ponieważ podczas Pixel Heaven 2023 odbędą się Mistrzostwa Polski w Tetrisie klasycznym. Ja to, I to bardzo jest propsuję. Informacja, powiem Ci, że Tetris wbrew pozorom jest bardzo przyjemnym esportem do oglądania. Mariusz, to jesteś człowiekiem, który mnie uświadomił, i w momencie, kiedy powiedziałeś mi, jak wygląda Tetris z komentatorami. To my z Sandrunią spędziliśmy chyba ze trzy wieczory. Jak już kładziesz się do łóżka, zastanawiasz się, co oglądać. No. Na oglądaniu tego. I tych, tak, tych tak. Ja, ja się naprawdę nie spodziewałem, autentycznie Wam mówię, jakie emocje mogło to wyzwać, jak to się oglądało. Mm -hmm. Pomijając ten skill, jak to na jakiejś chorej prędkości robią i ustawiają. Jakie jest tempo tej rozgrywki. Tak, no to jest po prostu szalona. Szalona przygoda, i szale... bardzo duży zestaw umiejętności. piszę, że Tetris zasługuje na renesans na poziomie szachów. Zgadzam się, i dlatego podczas Pixel Heaven będziesz mógł zapisać się do tego turnieju, który będzie jednocześnie stanowił kwalifikację do Mistrzostw Świata. Tydzień temu mówiliśmy Wam, jak będą wyglądały sporty olimpijskie. Gdyby był tam Tetris, to jeszcze byłoby coś. A lepiej cieszymy się autonomią tych dyscyplin, i myślę, że osiągnięcie Mistrza Świata w Tetrisie to byłoby coś. A, one odbędą się w Portland, więc przy okazji można polecieć sobie do Ameryki. Tak, ale Pixel Heaven w maju 27-28 tego roku w Warszawie. Tak, w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych, czyli kreatywne mistrzostwa również. A czy szykuje nam się rewolucja w esporcie? O to pytanie, bo popatrz, jak jest Counter-Strike, Counter-Strike Global Offensive, ewoluował przez wiele różnych patchy, jeden kropka wiele i tak dalej. No i ponoć już jest za rogiem Counter-Strike 2 tak, gdzieś tam w nowym update, w plikach tekstowych, oczywiście ludzie wykopali Source 2 i są takie plotki, które oczywiście jeszcze są plotkami, póki co potwierdzanymi przez ludzi wewnątrz firmy, ale oczywiście nikt nie chce powiedzieć, kto to jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo nawet jeżeli będzie Source 2, to pytanie, czy nie skończy się tak trochę jak ta taka dziwna, dziwny ten okres przejściowy między 1.6 a goł, gdzie część drużyn grała w 1.6, część drużyn grała w goł. Oczywiście wszyscy musieli grać w goł, ale. No, szczególnie w Polsce był z tym problem, bo komputery nie te i specjalnie CSGO nie, nie ciągnęły i nie radziły sobie z nim za bardzo. Virtus Pro, czyli wtedy nie wiem, czy oni byli Złotą Piątką, czy Virtus Pro, nie pamiętam pod jakim tam szyldem grali, no ale grali w 1.6 dość długo. No zobaczymy. Myślę, że to może być taka ewolucja, którą w końcu duże pieniądze e-sportowe, turniejowe. I wydarzenia typu IM chociażby powiedzą, a teraz gramy w to. Klik. Nie, no tak, to jakby oczywiście, że będzie narzucone z góry. Pytanie też, czy jak będzie wyglądał Source dwójka I czy to nie będzie tak, że wszyscy prosi, tak grają na najniższych detalach, tak jak grają w Go. Tak naprawdę. Tak. Bo ta gra może być ładna, ale na większości ale nie streamów się. nie zobaczycie, że jest no. ładna, bo jeżeli ktoś gra tam półprofesjonalnie albo próbuje coś osiągnąć, to detale minimum jak najszybsza gierka, jak najmniej detali, żeby trawa przypadkiem kogoś nie zasłoniła I żeby lecimy z koksem. dało się policzyć 4 piksele w lewo od krawędzi. Ale żeby smoke też był gorzej wyglądał i mniej zasłaniał. No tak, ale jeżeli chcecie połączyć doświadczenia rpg razem z esportowymi, a przy okazji porobić to w w sposób, to nowy, bo czwarty rozdział drugiego sezonu w Fortnite wystartował kiedy? Właśnie dziś, bo to doskonały prezent na Dzień Jaki, na Dzień Mężczyzna albo Dzień Mario, nie wiadomo, może jakiś skin się szykuje trzeba zobaczyć. Uuu, konfirmy tak coś usłyszeliście tej pierwszej o tym. No właśnie to, to my wiedzieliśmy, jak przy okazji robiłem sobie te hmm, kłyściki, nie wiem jak to nazwać zadania, to mm -hmm. na cena Wiedźmina zrobiłem te dwie do końca no, sezonu to zobaczyłem, jakie tam kurde Uber skiny teraz można kupić. Można było kupić pakiet z Destiny. postaci, że jest Tytan, jest Urloczka e, no. i jest ten. E, mm, jak on się nazywa? E, f, o ten kurde robot. Teraz mi wyleciało z głowy. No. Ten trzeci, chyba bezimienny. I jeszcze oczywiście duch, e, drozdy do latania. No. Czyli a, jako mount. To Fajnie. Zamiast, a, to, he, albo Ekolotnia. Ekolotnie. Bo jako się i jedno tym leci. I w ogóle z innych gier, to byłem w szoku. Też Krida można odblokować, czyli tego boksera, który jest jakby następcą Urkiego balboi, jeśli chodzi o takie transmisje rozpoznawalnych w postaci boksu, Aczkolwiek taką ikoną, wiadomo, bo nie będzie. Mariusz powiedział, Złota Piątka. wiesz, powiem tylko, w temacie jeszcze skinów w Fortnite i w dzisiejszych dni, wszystkich to jest skin Mariusz w Fortnite. Nie wiem, czy wiesz. I ty go, musisz go mieć po prostu. Karolina mi go nie dała jeszcze. O, ja, to ja, chcę, ja chcę grać Mariuszem w Fortnite'cie. Nie Wiedźminem, taki... nie moim ulubionym Venomem, którym gram, bo dobrze się Ja chcę grać Mariuszem. Taki totalnie nudny, ale jest. Cytując, <laughs> cytując Petera Griffina z Family Guy'a. I have spoken. Chcę zrobić pipiri popo. Po włosku też Po włosku, jak widać, wszyscy umiemy. Jeździmy z Mariuszem po świecie. Języki potrafimy. Się uczyłem nawet kiedyś. Tak włoskiego? Tak. Michele Mario. <fres> I o. E coś tam, coś tam. Quanti anni hai? Si Ile masz lat? No. Il nuovo, to jajko jest. Pamiętam, było jako jedno z niewielu ma nieokreślone. Rodzaj. Jak? Ilnułowo. Il nuovo? Nie Jest kobietą ani mężczyzną. Jajko jest jajkiem. Ja to też jajko. po włosku. Jak po polsku. Bailando, bailando i si senior a la fiesta. I tam jeszcze inne rzeczy o zabieraniu kobiet do domu. No i wiadomo po co się uczy. Konkretny interes w tym miał. W mokrej Włoszech. Dobra, przechodzimy, Maruś powiedział, złota piątka wcześniej. Mówiliśmy o starych, dobrych sportach, a dzisiaj takie piękne, oto. Wydawnictwo wylądowało w naszych rękach, które się nazywa Pegasus Extreme. Jak się domyślicie, w Extreme w nazwie wydaje to też ekipa od PSX Extreme, czyli nasza ostatnia ostoja już rzetelnej w tym momencie <śm> prasy papierowej, bo Pixel niestety się troszeczkę zwinął. PSX Extreme jeszcze działa, pisze i publikuje. A oprócz tego zostało nam jeszcze CD Action jako kwartalnik, tak. jako jakiś tam periodek na pewno ogromny sentyment mam wobec tej gazety, bo na której stronie jej nie otworzę, to jest jakaś giereczka, albo jakiś temat, który grałem w dzieciństwie na Pegasusie, czyli zwanym Famicon w Japonii, a podróbką NES-a w dzisiejszych czasach polskiej, którego, jak już wam pewnie nieraz mówię, otrzymałem na komunię, więc pierwszy lepszy tutaj, czy to Super Mario Bros., czy właśnie Micro Machines, czy Duck Hunt słynny, a też masa takiej ciekawej publicystyki typu Robocop. Mi się też podoba mm, przeglądanie takich starych tak, tak. gazet i oglądanie starych gier właśnie z Pegasusa czy z innych yy, starszych konsol, bo to też pokazuje bardzo ładnie drogę yy, pixel artu. Nie? No bo tu tak. jest pixel art i teraz mamy pixel art, a mimo wszystko ten pixel art yy, pixel artowi nierówny. Z tyłu również zapowiedź bardzo wspaniałej gry na Pegasusa. Hogwarts, dziedzictwo Hogwartu, Legacy i coś tam. <laughs> Pegasus Game Boy? Tajwański kieszonkowiec? Proszę. Więc masa publicystyki też. O, ogłoszenia w starym stylu. O taki, no. wiesz, Biały czerwony odcinek. Pegazosa sprzedam o tym pixelarcie wspominał. Tak. Kto nie pamięta, kto nigdy się nie zachwycał chłopakami z kontry, niech pierwszy rzuci. To ten, 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 ten się w cyrku nie śmieje. <laughs> <laughs> Więc polecamy to wydawnictwo. Szukajcie na stronach PSX Extreme. Było to w przedsprzedaży na Ale Drogo. Stamtąd też zamówiście, zamówiliśmy, ale myślę, że jest do nabycia nadal. Ja się nie niesamowicie, a to Złotą Piątkę, moja kochana babcia, poszliśmy do pawilonu na Legionowej, do Panorama, tam był taki sklep, gdzie można było dostać kartridże. Card Przypominamy, że gry oryginalne w latach 90. były na wagę złota, albo złotej piątki, a kartridże dostać to też nie było tak hop -siup. I otrzymałem tą Złotą Piątkę i to jest właśnie ciekawe. Na pewno to poruszymy, jak już z Sebu wystartujemy nasz projekt Seba. Dyskusyjnego klubu Gierkowego, jak duży sentyment nie, jak dużą radość to dawało wtedy. Możemy chyba powiedzieć, żeby sobie Możemy. datę szykowali, nie? Tak. Jakby nie będziemy zdradzali dużo, ale 4 kwietnia. 4 kwietnia, tak, 4 kwietnia. Nic sobie tam, rezerwujcie sobie dzień wolny, bo w książnicy na parterze będą ciekawe rzeczy, będzie można przyjść i pogadać o zombie w książnicy. Na nic pierwszy ogień. Rzeczy. Na pierwszy ogień, szczegóły, czym bliżej, tym więcej. A na razie zadowolcie się tymi informacjami, ale zapraszam wszystkich serdecznie. Ja, Mariusz i przede wszystkim Seba, który będzie tam tu, na miejscu. Mariusza nie będzie. Mariusza nie będzie, nie ma. ale ja może Mariusz zaprasza. Ale zapraszam jak najbardziej, zapraszam, bo to będzie dobra rzecz, nad którą pracujemy od jakiegoś czasu. Będzie, tak, tak. Będzie grubo. Przeskakujemy sobie, bo skoro Książnica, to przy okazji w ten poniedziałek możecie wpadać na planszówki do Książnicy, a teraz my tak pogadamy trochę o planszówkach. Zostajemy w papierze cały czas i tak. Tak, jeszcze, jeszcze nie przeskakujemy gazety. do wirtuala, no, tak to. zwanego reala. I tytuł, którego... Jeżeli widzieliście go na Steamie, to na pewno myśleliście, że powstał na bazie planszówki, ale jest zupełnie odwrotnie, czyli Dorf Romantic, to się tak ładnie nazywa. Gra, w której budujemy wyspy. No proszę, ja nie grałem. Nie grałeś? Nie. To jest taka gierka, w której bierzesz takie żetony jak z katanu i układasz sobie z nich wyspy A. i je łączysz i one dają ci punkty i teraz jest to wydawane przez kogo? UV Games. Tak, UV Games. UV Games zrobiło z tej gry planszówkę... I to jest kolejny fajny krok, bo często planszówki są adaptowane gry komputerowe, a tu w tą stronę gra komputerowa zaadaptowana do planszówki, czyli bardzo fajny trend i, i ruch. Zobaczymy co dalej jak ta gra, jakie zbiera recenzje, a jakie gry będą zbierały recenzje albo co przyskuło oczy to na pewno dużo do pieca dało nam i do przemyślenia Lucky Duck Games, ponieważ zapowiedziało premiery na 2023 rok i przedstawili, moim zdaniem, sporo, bo 18 tytułów. Tych premier jest cała masa i oczywiście nie będziemy Wam wszystkich tutaj yy, wymieniali, bo to nie o to chodzi, ale kilka najciekawszych. No, Akropolis yy, tutaj mocno stawiali na, yy, na wysokości, bo tak samo też tam będzie się zdobywał punkty, gdyż punkty zwycięstwa. zwycięstwa w budowaniu tego greckiego miasta, będziesz zdobywał, w zależności jak wysoko stawiasz daną budowlę, osiedle, mm. etc., wtedy tak to jest punktowane, więc ma być tu coś ciekawego z mechaniką. Mi przykuły dwie pozycje najbardziej uwagę, czyli Final Girl, to jest gra dla gracza, gdzie wcielasz się w bohaterkę filmów, thrillerów, doby, kaset VHS i gra jest podobnie wydana jak te takie w kasety i tam chyba nawet nie będzie za bardzo przewidziane więcej trybów niż jedna osoba. I druga rzecz, kieszonkowe podziemia. I to też mała, regrywalna giereczka, gdzie się buduje historię. Jest też mechanika losowa, czyli to nie jest jednorazówka w stylu, nie wiem, czarne historie, mm -hmm. tylko bardziej taki trochę dungeon crawler, trochę przygodówka. To jest dużo fajniejsze, bo ja często mam problem z czarnymi historiami i tym, jak wytłumaczyć ludziom, którzy przychodzą sobie na planszówki, no nie, i pytają a coś tam dla większej grupy ludzi, o to czarne historie wygląda fajnie. I jak im zaczynasz tłumaczyć, co chodzi w tej grze, to nagle jest takie Aha, oh. no, no, jak to działa. <laughs> Aha, w sensie no. to, 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 to nie jest gra planszowa, to jest takie Pitu, pitu? No, i właśnie tutaj kieszonkowe podziemia, może będą odpowiedzią na to. Ja bym z chęcią tylko, że to chyba jest końcówka tego roku, mam z chęcią nabył ten tytuł. Tam nawet fajnie mi ujęła rzecz. Mechanika kostki K6 jest zaimplementowana wołówek. Tak, no. Te kostki w ogóle ostatnio widziałem na Kickstarterze starterze różne, takie Chcę ty mi wysłałeś. Tak, to Krągle są kostki często no. bardzo fajnie wyglądają. Pagan z mojej strony. Karcianka dla dwóch graczy symetryczna. To może być coś ciekawego, szczególnie że ostatnio dobrze mi się gra w karcianki, w deckbuildery, więc myślę, że to pewnie będzie do sprawdzenia. Plus Throne Marvel, zobaczymy, co zrobią. Czy to będzie reskinkowanie tylko wszystkich postaci, które już są, czy rzeczywiście będą tam nowe postacie do Dice Bardzo strony. się cieszę, że wymieniłeś Throne Marvel, ponieważ skoro dobrze ci się gra w deckbuildery i karcianki, nie kolekcjonerskie, oprócz tego, że wiadomo, że w kolekcjonerskie też siekasz namiętnie, to przyszły do nas w tym tygodniu drugi sezon Dice normalnego, nie Marvelowskiego i Dice Throne Adventures, który przerabia tą grę z takiego totalnego PvP karcianego, gdzie się ścieramy jeden na jednego, w coś ala Dungeon Crawlerek, coś ala la Gloomhaven, bo jest też jakiś element fabularny, mhm. gdzie my gramy tymi postaciami, którymi wcześniej graliśmy Przeciwko sobie, to teraz będziemy tłuc miniony i bossów. No wchodzimy. tak. To jestem bardzo ciekawe, jak właśnie pozmieniali całą mechanikę. Pewnie zobaczycie na TikToku yy, na początku tygodnia Anboxing. następnego. No, Trzeba to tak, zrobimy, to, to zrobimy, no, a później pudło, może w studio. Śledźcie TikTok, Audycji Gamecast, tam takie fajne tak. wrzutki są. Masę tytułów, nie będziemy wszystkich wymieniać, no, ale to myślę, że wystarczy. Rzeczy. Jest bardzo dużo slash pl, slash zapowiedzi, tam wszystko będzie. Zapraszamy tam, a nie wiem, czy widziałeś, ja spotkałem się z pierwszymi recenzjami Frostpunka, tutaj akurat z gram.pl I największy minus tej gry, o tak mm -hmm. bym zaczął, że jest ponoć horrendalnie trudna Jest bardzo trudna, rozkłada się ją bardzo długo, co też jest gdzieś tam zarzutem dość często pojawiającym się A po drugie, po trzecie już w sumie, jest to gra, która powinna być w gierku solo, bo ciężko się z nią, w nią gra w kopie. Też tak, też właśnie te, takie głosy się pojawiły i tutaj zastanawiam się nad jedną rzeczą. Myślę o tym w kontekście zarówno gier planszowych, jak i gier komputerowych. Wydaje mi się, że, czy nie wydaje mi się, to jest moja, moja percepcja takich zjawisk. Jeżeli za wysoki poziom trudności jakiejś gry i nie masz mhm. tej satysfakcji przez ileś razy, że coś osiągnąłeś, patrz Fortnite, gdzie zupełnie odwrotnie, mhm. bo nawet małymi questami coś osiągasz i, tak, i masz też, satysfakcję. Tak, a nie? odwrotnie, jak była ta gra z Robin Hoodem mm, Elegance, nie. Ugh, to nie ta <laughs> Legends of tak. Legends of tak, Sherwood. No. Gdzie drużyną to Robin Hooda trzeba było zdobywać zamek i tam to mm. i wynosić skarb. To ci powiem, że po kilkunastu czy kilkudziesięciu próbach, mm -hmm. gdzie były tylko jeden czy dwa um, udane, udane zadania, już nie chciałem się grać w grę. Brak strzałów do spraw sprawia to, że nie masz ochoty poświęcać swojego czasu na hobby, które nie przynosi ci żadnej. Korzyści. Właśnie, i w momencie, kiedy nie możesz złamać nawet podstaw tego Frostpunk'a, tylko się od niego cały czas widzisz to, to gra może szybko wylądować na Tak, ja w ogóle, jakbyśmy wełkiem ostatnio graliśmy w Bendzika, to tam był Frostpunk. Yy, oni ściągnęli sobie Frostpunka, był w całkiem dobrej cenie. Myślałem o tym, czy nie wziąć pudła ze sobą do mm -hmm. biegu stoku, ale później, poczy... znaczy w trakcie poczytałem sobie jakieś tam recenzje i pomyślałem, że nie chce mi się wydawać trzy stówy chyba, bo tyle ta gra kosztuje, bez tych mat i bez niczego, więc jak chcesz maty, to jeszcze musisz tam dokupić mm -hmm. parę rzeczy e, na gierka, przy której będę się denerwował po prostu, bo <grym> mam Elden Ringa od tego i parę jeszcze innych gier, w które mogę grać, jak chcę się powkurzać. No A właśnie. nie chcę tego robić w grach. Ostatnio zauważyłem, że nie chcę mi się wgrać w gry, w które się irytuję, gram i mają taki poziom trudności, który jest niemożliwy do przeskoczenia, bo ja nie mam nic y, do tego, że wiesz, gry są trudne, nie? Ale chciałbym, żeby były możliwe do przejścia, a nie przez to, że dobry Ci coś tam ułoży, to będziesz mógł przejść, bo jak nie, to możesz się pocić, wyginać, naginać zasady i tak Ci się nie uda. Otóż to, to chcesz mieć dobrą zabawę nawet w grach komputerowych, a nie coś osiągać, gdzieś mieć jakiś progres, po to to robisz, a nie cały czas tkwić w tym samym miejscu. Tak, tak, tak. Chyba, że jesteś naprawdę ekstremalnym miłośnikiem souls-like'ów i, i wszystkiego, co bloodborne'owate. No, tak. Tylko w tamtych grach jeszcze masz fajny klimacie, który Ci dużo do tego wszystkiego robi. No i klimat na pewno też robi najnowsza promocja Diablo 4, yy, którą mogliśmy zobaczyć w... Nie pamiętam. W, a, we Francji. W Francji. To było w tak. północnej Francji. W północnej Francji tak. katedra nie została yy, wymalowana, ale została ozdobiona muralami, bo tam one są na takich specjalnych płachtach pozawieszonych. Tak? tak. To nie jest... No gdzież? Tak, to nie jest. To czemu ja czytam na, na tym Twitterze, którego zresztą masz w naszej redakcji, no. że to jest Oil czy można tych płacić? A to na czymś było malowane? To nie było to. malowane bezpośrednio na tym. Aha. Trzech artystów: Bill Norby, Adam Miller i Wojder. Streetartowie skryjący się pod tą. Przyozdobili sklepienie kaplicy w północnej Francji w batalistyczne grafiki z Diablo. Bardzo może, bo ja, ja myślałem, nie zgłębiałem tego tematu, żeby aż tak do szpiku kości dojść, czy to jest opuszczona katedra po którymś kościele, mm -hmm. bądź chrześcijańskim? Czy to jest ka kaplica, która działa z tym sklepieniem? Kurczę, katedroni? ja to gdzieś widziałem. Nie znajdę teraz tego i tak na pewno, ale wydaje mi się, że to było na czymś rysowym malowane. Karolina będzie wiedziała na 100%. Wracając do tego tematu. Widzieliśmy ujawnione intro do Diablo 4, które no, nie zachwycało specjalnie jak na poziom jakości filmów Blizzarda. Wszystkie inne filmy do tej pory w okolicy Diablo 4 były super, a ten był taki no nie, Blizzard, coś tutaj nie mm. do końca. I teraz wychodzi to. Jest to doskonały pomysł na promocję moim zdaniem, bo filmik został zrealizowany niczym na mm, nakręcony na kliszę. Mhm. Robi to odpowiedni klimat. Jedyna rzecz, która się pojawia odnośnie dyskusji pytania, czy zaraz nie podniesie się larum, jak to w katedrze? Czy A, już to nie myślę, jest? że jakby... We Francji może troszeczkę Ludzie, inaczej. którzy o tym nie, ja, ja myślę, że ten news zostanie odkopany za jakiś rok i wtedy będzie o <noise> tym, że malują satanistyczne rzeczy w kościołach. Bo Diablo, bo Belzebub, czy tam kto jest teraz jest głównym antagonistą, Diablo. Lidw. A, no to widzi. No to, a oni mogą. Chrześcijanie nie będą wiedzieli <noise> co, o co chodzi. Co do tam Ale to, to są bardziej takie batalistyczne sprawy. Ja stany, wiem, nie ale wciąż numerze. jakby, nie? No to nie odbiega dużo od tych różnych, wiesz, tam. Y bicia mieczem przez jakiegoś świętego, czy tam Gabriela, który robił jakieś tam rzeczy. I to. Bardzo mi się podobało, jak jest ten trailer nakręcony, bo na początku, gdybym nie miał tego newsa wcześniej i Bacon nie podesłała mi Twittera ze źródłem z tymi artystami, to bym nie wiedział, że to jest na wideo, mhm. bo przez pierwsze chwilę myślę, o kurczę, Blizzard wreszcie zrobił porządny render CGI i się postarali. <laughs> no tak. Czym bliżej premiery otwartej bety, która dla wszystkich, którzy kupili w przedsprzedaży, przypominamy, już za tydzień, tak. a za dwa tygodnie otwarta dla reszty. Nie wiem, czy za darmo, jak to działa. Za, za dwa tygodnie jest dla reszty. Ja wziąłem pakiet Deluxe, więc będę grał za tydzień? Nie, nie, jest dla wszystkich, którzy kupili, to jest ta to ja 17, a 23 jest taka otwarta dla wszystkich, wszystkich, którzy nie mają chyba nawet gry, jakby kupionej. Czyli po prostu można tak, będzie ściągnąć tak, tak, i grać. Tak, tak. Okej, okay. może wreszcie uda mi się coś zagrać z Mariuszem. No, jak będzie Crossplay, to... O, ciekawe, że będzie Crossplay. No, mam grał nadzieję, na że No, na PC chyba, no. Nie, no nie chcę się. Ja mam PC-ta, który spokojnie sobie poradzi z tym na takich detalach. Dobrze, że... ale ja nie lubię grać w takie. Ja muszę, wiesz, mieć serial odpalony. Sprawdzimy to na żywych organizmach tych dwóch, bo obstawiam, myślę, że Diablo 4 będzie przeciwieństwem Cyberpunka odnośnie tego, jak będzie sobie radziło konsola versus PC. Czyli, że bardziej może być zoptymalizowane pod PS5, tam może śmigać. No a na pececie może wyglądać tak samo bądź ciut gorzej. Oczywiście odwrotnik jest w cyberpunku, gdzie... No to, roz... to, jest... to, to dużo zależy od tego, jak masz... Wiary. Myślę, że tutaj nie masz takiego rozjazdu chyba, bo to nie jest taka gra rozbudowana jak cyberpunk. Tak, poza tym, po tych grafikach, co publikowali do tej pory z Diablo, nie wygląda to jakoś tam jako... Ale, z ciekawości sobie w... wczoraj zagrałem w Diablo czwórkę? Trójkę? Sorry. Czwórkę. A, Brałem. słuchajcie Słuchajcie, za, za tydzień jest zamknięta beta dla subskrybentów, za dwa tygodnie otwarta. Masz już sobie z ciekawości, wczoraj zagrał w Diablo 4. Ale my w audycji Gamecash mamy dojścia i Tak. I no dobra, sobie. Z, zagrałeś sobie z ciekawości tak, w Diablo Czwórkę, bo ja, jak było? W, było super, tylko chodzi Klopka. mi o to, że Dziękuję, koniec właśnie chcę skończyć myśl. Mm, jak zobaczyłem te wszystkie trailery z Diablo 4, no to ona się wydawała taka podobna do Diablo 3. Nie? Tak patrzysz, myślisz, a, gierka ale jest taka tak duża różnica graficzna pomiędzy, e, bo grałem na high talach wszystkich i jest niesamowita różnica między tym, co jest pokazane, tym, jak wyglądają postacie, a tym, jak to wygląda w Diablo 3, które wygląda już na dzień dzisiejszy komicznie trochę, no nie oszukujmy się. W gwoli ścisłości redakcyjnej Mariusz grał w Diablo 3. 3-3-3, tak. Na czym? Na pc -cie. Na pc -cie. Ja widzę tu dużą różnicę w klimacie, że... Nie, mi, no jest tam, ciemniejszy, jest fajniejszy klimat w czwórce. Tak. Mimo mi, mi w trójce nie przeszkadzała ta gdzieś tam cukierkowatość, aczkolwiek na dłuższą metę jak się grało, to wtedy dopiero zaczynało się to robić takie słodko-nużące, mhm. że jednak fajnie jak ta walka jest w takim, ten, bym to nazwał, mrocznym klimacie z filtrem. No. I tak jest w dwójce, tak było w Immortal, i wszystko wskazuje na to, że tak będzie w czwórce, głośno mhm. to zapowiadają. No, więc no to... zobaczymy po pierwszym weekendzie, tylko jak będzie wyglądał system dodatkowej monetyzacji. Jeżeli będzie. Tak, to co Dawid, do tego ja jestem ciekaw, jak to rozwiążę, bo jeżeli będzie to wpływało na jakiś twój balans PvP, PvE, będzie dawało ci jakieś to przewagi, no to może być to spora lipa. Ja nabyłem ten poziom już season mhm. passem, bo i tak bym chciał z no tak. season passem jeden season przegrać, tylko zobaczę, czy będzie dało się dopompować to hajsem. Jeżeli zrobię jakikolwiek pay to win, strzał w stopy. Oby to było tak, że nawet jeżeli masz, wiesz, kamyki będą, nie wiem, Upgrade'owalne, wiadomo, do jakichś tam wysokich poziomów. A skąd być, czy będą takie? Jeżeli będą, nie jakbym no, mówię, system. no bo w Immortal tak było i tak było w trójce, więc zakładam, że w czwórce może być podobnie. Mam nadzieję, że będzie jakiś cap, będzie jakiś sufit, do którego dochodzisz i sobie chciałbym w idealnym świecie, żeby to było tylko do kupowania za golda i nie za pieniądze prawdziwe, ale jeżeli już będzie jakaś opcja przyspieszania tego hajsem, to żeby i tak był cap na wszystkim, nie? Żeby nie było tak jak, tak jak w Diablo Immortal, gdzie tak naprawdę Gdzieś pewnie kab był, ale myślę, że mogłeś spokojnie wywalić nieograniczoną liczbę pieniędzy, żeby wszystko zmaksować. Pewnie nieraz o tym mówiliśmy, ale przypomnijmy sobie, jak wyglądało Diablo 3 na premierę i było zepsute przez Real Money Auction House, gdzie tacy ludzie jak ty i ekipa poświęcaliście drugą połowę czasu na granie, na siedzenie na Auction House. Nie, nie, na początku graliśmy bardzo długo bez i jakby to byliśmy świadomi nie graliśmy super. Potem się wszystko zepsuło po tym, jak zaczęliśmy używać Auction House'a. No właśnie. no właśnie. I teraz <noise> mówiliśmy o tym, że nie chcemy <noise> się frustrować w grach, nie chcemy się denerwować, chcemy czerpać fans z progresu, a jeżeli musisz siedzieć i robić coś innego, no. ale teraz... pakować w to hajst. Tak. No to jest to coś robienie coś innego niż progres w grze. Nie wiem, co jest w Diablo trójce teraz w tym nowym sezonie, bo wyszedł sezon dosłownie z parę dni temu, ten 28, czyli ostatni. Nie wiem, co nie zmienili, ale ja grając, no bez Hausa żadnego bo nie będę używał Auction Hausa, jak sobie gram tak, żeby sprawdzić, czy, czy ale gierka działa. No nie ma. Już nie ma, tak? tak A wyłączyli ma. go w ogóle. No nie wiem, może jest, może jest zwykły, ale nie ma No nie, nie, nie chodzi mi już ogólnie auction house, jakby nie. O. To i tak mam, jakby jestem tam w czwartym akcie, chyba w trzecim akcie pod koniec, bo w czwartym, no. nie pamiętam. Gram sobie Witch Doktorem na jakichś tam randomowych rzeczach i mam, nie wiem, trzy legendy, które pasują do tego, czym gram. I całą masę sprzętu. Nie czuję, żeby musiał cokolwiek kupować, bo gram na, na, na hardzie. A i tak wszystko zabijam praktycznie na one-shota. No, to, to Tylko, jak... że wiadomo, to jest kampania. nie? Jakby To jest pierwsze przejście A gry. Mówiłem Ci o tym. Jak, te, jak my graliśmy z Sandrunią, pierwsze przejście gry po prostu przelecieliśmy Ta. tak. Tam ciężko było bardzo zginąć. No tak, tak, tak. Nie wiem, chyba, że przypadkiem. Chciałbyś postać w Do, kulkach wszystkich. Tak, walkając. dopiero któryś, któryś poziom e, trudności wyżej dawał hmm. jakikolwiek e, challenge. Diablo Auction House zniknął z premierą Reaper of Souls. A, okej. Okay. Czyli chyba nie ma wcale, z tego co pamiętam. 8 marca tymczasem, czyli przedwczoraj, Światło Dzienne ujrzał trailer z Traffilda, w którym, w którego nie jest zagrać na PlayStation, przypominam. To prawda. Ogłaszający datę premiery 6 września 2023. Ten cały dyrektor, nie pamiętam teraz jego imienia, powiedział A Howard. Właśnie. Mi troszeczkę nie podoba się alergicznie, trochę z zakon a z sprzedawał. Really excited, to mówił, że ta gra będzie taka wspaniała. Zobacz, siedzi tam deweloper główny na kanapie, gra tak samo jak. I jak w to tu w Oblivionie robił też. Tak. Y takie, jakby, no nie kupuję tego. Nie, no, to jest nie kurde... mam nic przeciwko, bo naprawdę chciałem tą grę kupić, chciałem w nią zagrać. Ja rałem się, jak jeździliśmy z tobą po całym świecie i widziałem te różne robociki, robociki te stojące ze Starfielda I nawet, uwaga, powiedziałem Morszowi w tej Kupię w Xboxa. Nawet byłem gotów kupić Xboxa, gdyby to była taka super hit gra, tymczasem ten marketing, gdzieś tam podskórnie, we no. mnie wywołuje taką reakcję, że to będzie drugie No Man's Sky, tylko może trochę ładniejsze. To jest gra, o której nic nie wiemy, zobaczymy jak wyjdzie ten, jak to się nazywa? 11 da czerwca, direct. 11 czerwca tak. przy okazji powiedzieli, że będzie miał miejsce Starfield Direct. To może pokażą, ale wiesz, to jest gra, w której ja nie widziałem jak się gra w tą grę i na tym tak. trailerze nawet no, nie pokazali jak się gra w tą grę. I, i no masz trailer, który ci pokazuje grafikę. I nie powiedzieliśmy najważniejszego. Ten trailer to był announcement trailer dla premiery, która ma nastąpić 6 września tak. tego roku. Czyli more or less pół roku. Hmm. To już można by się chwalić gameplayami, już można iść by w tą stronę. Czyli albo macie zrobione, albo jesteście daleko w lesie. W ogóle, tak. tak. W ogóle ludzie Przypominam, się strasznie Przepraszam, że ci jeszcze no. do, wejdę w słowo dokończający myśl. Przypominam, tam wszędzie, gdzie jeździliśmy czy to Paryż, czy Londyn, czy Kolonia, to zauważ, że z największych tytułów, które były jeszcze wtedy utrzymywane w tajemnicy, a na sam koniec PlayStation 4 Spoken, mm -hmm. już widzieliśmy. Wszystkie tak. gry widzieliśmy bardziej lub mniej na żywo. W Londynie pokazali Call of Duty Mordor Warfare 2, a Starfield był cały czas figurką. No właśnie. I można to zrobić tak, żeby nie było nagrań żadnych, tak jak to zrobił Call of Duty wtedy. Mieli zamknięte przestrzenie, były pokazy po którejś godzinie wchodziłeś, nie mogłeś nagrywać w środku. A mogłeś więc... chyba pograć tam. Mogłeś no. pograć, ale nie mogłeś nagrywać. Tak, w razie, tak, gdyby tak, gra tak. była, wiesz, słaba, to, no. to mogłeś tylko o tym mówić Tu jest zupełnie inaczej. Dodatkowo zrobili wspaniałe fopa, tak jak robią Amerykanie zawsze, bo część ludzi, jak sobie wejdziesz w ten trailer i zobaczysz komentarze, to myślą, że to wyjdzie 9 czerwca. No, bo oni mają datę i inny, inny zapis mm -hmm. daty, więc to mm -hmm. już jest popierdzielone. A pod, po trzecie, to Howard, który wydaje mi się, że w ogóle stoi na green screenie. Yy, bo lepik. tam we włosach ma taki zielonkawą poświatę. No i niemożliwe jest to, żeby tam ludzie segedali z tyłu, on tu stoi, oni rozmawiają, on stoi, to wiesz, nie zbierze. Ale tak Jest to normalne. straszne. Po prostu to jest takie. No tak jak mówisz, nie? To jakby wyszedł marketingowy produkt i powiedzieli, mamy najlepszy produkt, jaki możecie mm -hmm. sobie wyobrazić. Gra jest niesamowita. Nie pokażemy wam tej gry, ale zaufajcie nam. No. Musicie ją kupić. Jest super. Największa rzecz nie będzie na PlayStation. O, ekskluzyw. da, 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 Pokażcie gameplay. Cyberpunk, który jest teraz bardzo dobrą grą do, do przejścia i fabularnie no jest 9 na 10 to, to nauczył nas, że nie zaufamy wam. Ja bym chciał po prostu dostawać dobre gry na day one, a nie no. day one patch 50 giga, chociaż to jeszcze dam radę przewolać. Nie no, bo to płytę złotą się wytacza kiedyś tam dużo wcześniej. Potem poprawki zrobisz, ok, ale nie dostajesz pół produkt. I musisz czekać potem dwa lata na to, aż naprawił. I powiem ci, że w momencie, kiedy Deluxe Edition, czyli z tym Season Passem, przypomnę, Diablo kupowałem i mhm. wysyłałem te pieniądze, to miałem taki zgrzyt. Przecież sobie obiecałeś, że tego nie byś robił. Mhm. To jest może, no nie wiem, czy ostatnia szansa, ale, ale też tutaj jestem nastawiony, że może być wyłożenie się na łopatki. Zobaczymy. No, ciężko cokolwiek mówić, bo nic nie wiem, poza tym, że gra będzie super. <laughs> No okay, Przedszedł no. mi tą grę Mariusz słuchajcie, tak. I biegnę po Xboxa małusi mało się nie wale <laughs> Do Voloperzy Road to Wostok Wpuścili pokazujące wideo Postęp prac Gra to hardkorowy survival FPS Dziejący się na granicy Finlandii z Rosją Ciekawa alternatywa i lub niepotrzebne skreślić konkurencja dla Stalkera dwójeczki. Tymczasem Stalker dwójeczka ma zostać zaprezentowany podczas Game Developers Conference 2023. Przypominamy w San Francisco. 23 marca podczas specjalnego panelu twórcy opowiedział o procesie tworzenia gry, powstawania mechaniki i pokażą nowe ujęcia z tego tytułu. I fajnie, ja ogromnie trzymam kciuki z wielu przyczyn, mhm. chociażby tego, że był to z wojną nad głową, tak. dosłownie. Bo nie wiem, czy te studio deweloperskie, które robi Stalkera, czy jest ktoś poza Ukrainą. A z drugiej strony też ciekawe podejście ten Road to Wostok, że taka trochę inna gra. Tylko, właśnie ciekawi mnie, czy to nie będzie coś takiego jak Escape to Tarkov. No um, właśnie. Darkest Dungeon, Darken. Darker? O. No Darken. Dark. Czyli chodzenie i gdzieś tam sobie strzelanie. Wygląda bardzo ładnie. Fajne jest rozwiązanie z UI, całym tym strzelania i gdzie tam masz amunicję na, na pistolecie, więc nie masz tutaj pasków zdrowia i czegoś tam. A, to Wszystko jest jakby tutaj, pokazuje ci się, dopiero jak spojrzysz na, jakby pewnie zakładam, że klikasz przycisk, to obracasz karabin, tu widzisz że masz naboi, tu tam scope'a jakiegoś coś tam. To jest spoko. Bardzo wiarowo to w ogóle wygląda. Mogło Bo te menu go. jest takie mocno vr które tam się dzieje. Zobaczymy, jak to będzie. Nie jest to typ gier, który ja lubię, w sensie ten Road to Vostok, bo Stalker jak najbardziej, e, ale z czym powodzenia. Grzesiek pisze, ale smutna prawda jest taka, że prawdopodobnie nie będzie lepszy mechanicznie niż duży modpak tak zwany Stalker Gamma. Tylko teraz mam nadzieję, mówisz o Stalkerze, bo Road to Vostok to. O Stalkerze, ktoś... o Stalkerze. A Tarkow, póki tragedia na kolanach, to Trzeba lubić. subiektywna. Jakby, to... no Znam ludzi, którzy klepią w Tarkowa namiętnie przez cały czas. W Dark and Darker grało się spoko, ale z kolei mnie zbyt irytuje ta rozgrywka. No bo też nie czuję progresu za bardzo, więc nie chcę mi się automatycznie grać w tą grę. Mm, ale lubię za to oglądać gdzieś tam. Mi się grało Game bardzo dobrze. Fajny, no. Ciężko było tam właśnie uzyskać progres, żeby wyjść w Dark and, dark, dark and Darker, żeby mm. ten, ten gold zarobić. Tego jak Expa to i tak zarabiałeś, żeby móc levelować. Ale nie było źle. To akurat był ten model, że. Gdzieś tam te nagrody czasem wpadały, więc to wyzwanie hmm. było. Z cheaterami to widziałem, no, że w Tarkowie jest z tym bardzo duży problem. Na YouTubie teraz jakiś tam algorytm mi podsyłał filmiki o tym, jak koleś kupuje cheaty, wchodzi na serwer, bo wtedy jak masz cheat, to coś tam widać, kto ma cheat albo coś takiego. Czym? E, w, Escape frontal. A, okej. Okay. Że jest bardzo dużo Czterów, właśnie, i sobie klepią nie. A tego moim zdaniem lepiej grać na konsoli i przykład, jak pięknie Sony wspiera swój sprzęt. PS3 od dawna już nie kupisz nowego, bo nie jest produkowane ale pod koniec lutego wlądował update firmwareu 4.9 na targach w nie widzieliśmy ten sprzęt w o retro, tak, to było dziwne no. i teraz to jest takie uczucie, że myślisz wow, przecież to jest u mnie na przykład na półce jeszcze stoi. No właśnie dopiero to z półki no, jest 5 4 3 i jedynka i a dwójkę mamy? Ale nie stoi. Na pewno dziś mamy. I teraz masz jeszcze update firmwareu do sprzętu retro. No tak. Ale może ps nie kupisz, ale za to PS4, nie wiem czy biega. Tak, PS4 już można kupić, są na żywo podobno, gdzieś jak się za, zaczajcie pomiędzy półkami, będziecie bardzo cicho, to konsole wam nie uciekną eee, i są w kilku sklepach, ale nie będziemy za darmo robili reklamy myślę, jak sobie wpiszecie to znajdziecie, najpopularniejsze jakieś te chcemy. Pokazać? Albo nie kupicie solek, coś. Co no właśnie, nie ma szans, to mnie, ale tam zaskoczyła mnie cena, bo tak, to w tych wszystkich popularnych elektromarketach, których znacie nazwy i melodyjki z reklam, znajdziecie, ale kurczę, no to jest już... Czwórka slimówka sola. za 1600 zł. Tak. No. Z jakąś grą, na przykład Call of Duty, no czy... Tak. Uncharted plus Little Big Planet i 1600, 1000, prawie 700 złotych, a nawet pak jest, zobacz, czwórka Slim, Call of Duty Modern tak. Warfare 2, The Last of Us Remastered i The Last of Us Part 2, prawie dwa klocki. Jak ja właśnie czytam tego newsa, to pomyślałem sobie, że sprzedają gołe ps 5 No właśnie. Co byłoby dziwne, bo nigdy tego nie zrobił, skoro jest yy, m, większy popyt niż podaż. To nie sprzedadzą gołych, no bo musisz kupić przy okazji dodatkowy kontroler albo God of War a, co akurat jest spoko, żeby sobie mieć. ale są te. A, wersje te. Chassis. Dlatego dla porównania swobodnie dostępne już teraz możecie kupić PS5. Xboxy. <laughs> nie. I PS5. I a propos Golasa. Ale ze słuchawkami Plus 3D, czyli nikt ci nie fiska żadnych tak. gierek, tylko masz słuchawki, które też kosztują parę ładnych, dobrych stówek. 2698 zł, czyli prawie 2700. Mm -hmm. Z tymi słuchawkami, które strzelam, ale kosztują między 6 a 800, to już jest bardzo Pewnie dobra tak. cena. Bo reszta to już z gierkami, czyli na przykład z Ragnarokiem i DualSense, kontroler biały, dodatkowo i Charging Station, czyli stacja, 3000 3 bez złotówki. Wow, mówiliśmy wam w Gamecastie o tym, że PS4 będzie dalej produkowany, ale nie spodziewałem się, że wróci to teraz. I jestem ciekaw, musimy zapytać kogoś, czy mamy w tych sieciach, żeby zobaczyć ile tego idzie. No ciekawe właśnie, że to się w ogóle sprzedaje. No? Nie? Aczkolwiek myślę, że Śnie, no kurde, nie kupowałbyś. Bo to nawet nie są prosiaki chyba, co? Ale widzisz, nie, to są slimy, ale widzisz, jest masa graczy, jak poczytasz na grupach PlayStation 30+, no. Czy PS5, czy w ogóle PlayStation Polska, którzy. Ja tego nie rozumiem, bo aż tak nie mam. Ja to poczekam, aż ta konsola stanie i wtedy będę nie grał. Moim żona nie pozwala. 30 plus chłop ma żonę i powie, że chce nową konsolę kupić. One nie mają, wiesz, tak jak my mamy, że mówisz kupuję konsolę. No spoko. No, nie jakby, no, nie bo... wiem jak twoja żona, ale mogę ci powiedzieć, że moja żona poważnie ja że że ciebie... czy nie kupić drugiego PS5. No jak gracie cały ja, czas, ja to, ja to nie zawsze... jest to jakby dziwnym pomysłem, ale wiesz, no niektórzy mają tak, że no, konsola działa, tak? A masz, Oj. już masz te giereczki swoje, a ile ty w to grasz? Dzieckiem się zajmij, baba, baba. To nie jest tak, że wiesz, ja mówię, ty jadę po Switcha. Teraz? No, okej. Okay. Ja nie lubię zajmować nie, się nie dziećmi, bo, bo nie, nie mam. mam. I no. to jest bo wtedy musisz myśleć, skąd dziecko u ciebie w domu. No, no właśnie, jeśli <laughs> muszę się nim zajmować, to tak. bez sensu, to wolę sensu. pograć w Deep Rock Galactic. No i tak też z Sandrą zastanawialiśmy się, czy by się drugie nie przyda, ale to pomyślałbym, bo e, doszliśmy do wniosku, że, że raczej, no może no, być. Sandra premie dostanie, to się kupi. To... <laughs> Co ciekawe, <laughs> nie a propos Sandry premii, tylko <laughs> tych konsol. Y, wtedy jesteś cały czas w strefie y, y, starej konsoli, cały czas mm. grasz się z, z czymś starym. Ja mam tak z grami, że nie muszę się rzucać na ten hype, wystar jak na przykład było dobry przykład Hogwarts Legacy. Mm -hmm. Ty kupiłeś, ty miałeś hype, pograłeś i mi wystarczy, że ty mi powiedziałeś jak to wygląda, to no. teraz ja wiem. Nie muszę tego mieć, nie miałem podjarki, żeby pograć w tym nie, bo miałem akurat wtedy cyberpunkę, który też czekał mm. na półce, którego i kupiliśmy na premierę. No tak. No, I to samo tak samiśmy z tak. które nie graliśmy, bo okazało się, że, że bardzo dobrze nie graliśmy i kilka jeszcze innych tytułów, no. Ale z konsolami tego nie rozumiem, ponieważ jeżeli już się biorę za grę na danej generacji, to chcę, technika. żeby grał jak naj, to jest, najlepiej. Tak, no to jest po prostu technika. To no nie ma tak, że Ci podejdzie konsola, bo nie podejdzie, no. Kupujesz lepszą, to jest lepsza, no, to wszystko. No, w ogóle Doom 4 wyskoczył niczym <laughs> prawie się <laughs> wiele wyprosty. <laughs> tak, wziął się skąd, nie wiadomo skąd, z 2012 roku, maszyną czasu. Przeszedł z powrotem do nas. Wygląda tak, jak wyglądał w 2014 roku. Dziwne w ogóle. Ja myślałem, że dum jest ładniejszy, teraz dużo bardziej. On trochę wygląda jak wiarowy dum. Tak, no. Powiedział. A później prawie. w następnych dniach wyciekł też trailer multiplayerowy, gdzie kilku graczy biegnie w nowego potwora z dużego. Też wygląda. Nie za ładnie. Wsadźmy to w półeczkę między plotkami, a na razie przeciekami fałszywymi, właśnie Jak coś z tego wyniknie, na pewno Wam powiemy. Za to w, w kwestii przecieków i sprawdzonych gier tym razem y, Japończycy mają kreatywną głowę niesamowicie y, od dawien dawna, bo jak wiadomo, never knew country twice, bo dzieją się dziwne rzeczy. Także Give Me Toilet Paper to jest gierka, którą gdzieś wyśledziłeś, nie chcę pytać w ogóle skąd to się wzięło na naszej liście, bo nie wierzę, że sobie kotaku przyglądałeś dla relaksu. Na kiblu. Tak, ale jest to gra, nie wiem czy kiblowa dosłownie, ale o tematyce turlania rolki papieru. Za to bardzo fajną rzeczą, taką odświeżającą, która jest tutaj użyta, jest to, że kontroler odsłucza ten odpięty. Joy-Con powinniście wsadzić w rolkę papieru i uturlać na desce. Tak, na ja pokażę zadawy. w kamery, jak to działa. Tu jest rolka i tak kontrolujecie. A w... I papierek a, 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 sobie lata. lata na lewo i prawo. Poko I pokonajmy poko przeszkody 2D platformóweczka. Niesamowita sprawa. Bardzo fajnie, że te Joycony do czegoś są używane i ten żyroskop, który tam jest. Joy-Cony są działa. w ogóle niesamowicie kreatywnie używane tak. w grach, bo masz ring fata. Masz tak. taśmę, która lata ci po desce i ją kontrolujesz, mhm. masz nawet czujnik alarmowy z podczerwieni. No tak Wii Sport wszystkie, które... Wii, tak. Wii Sport. Nintendo, Nintendo Sport, Sport z... Które, z... <laughs> które są tam i też używasz tam sobie do i tego wszystkiego, Wii, tak. Rzeczywiście, ten tam nawet puls mierzy chyba. Tak, ten, tak, tak, bo ten, w rynk, po nie. tym jak się przytrzyma to to działa. Co, to jest taka ciekawostka techniczna, batalia o nie przejęcie <coughs> Activision Blizzard przez Microsoft ciąg dalszy. Tym razem Japończycy te Sony mają przedstawić umowy zawarte z zewnętrznymi studiami deweloperskimi. A w jakim celu? Ano, w takim, że ponoć w tych umowach są zapisy, żeby pomijać Xboxa w trakcie deweloperki gier i... Początkowo miały być wskazane umowy od 2012 roku, a teraz troszeczkę w krótszym okresie czasowym, tam paru lat, chyba 19 czy 19. 19. Rok, tak. 19. A myślę, że to już jest taka data, w której nie było aż tyle mm, ekskluzywów i może tutaj już nie szaleć tak bardzo. A to jest taka zagrywka tak nikogo po prostu. Tak, no. No ale to dla nas to dobrze, bo Starfield może jednak będzie na PS5. <laughs> Właśnie. Ogóle, Jeżeli będziemy chcieli. Bo, bo nie wiemy, czy zobacz, już trwa to przyjęcie, przecież to się jeszcze nie sfinalizowało. No, są poważne rzeczy, poważnych ludzi. A nie, pierdały takie, co my mamy. No, właśnie, jak tak można? Masz już lodówkę Xboxa? Właśnie nie. Ja mam. widzisz ja też. A teraz kolejna toster, zrobiony przez zewnętrzną firmę, która według zapewnień tejże firmy ma być licencjonowanym tosterem. I ciekawe, czy będzie działał tak samo dobrze i sprawnie jak rzeczona lodówka, która. No. No, no tak. Jak no tak, spało się do niej lodu, to pewnie działało. Tak, to, ale z tego, co widzieliśmy gdzieś tam z filmików na YouTubie, ludzi, którzy to testowali, temperatura w lodówce nie jest dużo niższa niż w pokoju. Nawet ci Monstera nie schłodzi. Tak. E, toaster, no pomysł, odgrzewany kotlet, hehe. Odgrzewany toster. E, bo Razer to zrobił już kiedyś dawno temu na Prima Prilis zrobili toaster gamingowy RGB. Potem ten toster rzeczywiście zrobili i on wypalał fajne logo. Razera, jeśli ktoś lubi te wężyki No, po tym jak wygląda Xbox To mam myślę, że ten toster będzie wypalał czarne kółko Po prostu <grymne> no to... No to... <grymne> Tak, możemy zrobić takie Przyjemność średnia z jedzenia potem takiego tosta Myślę, że jest Ale duża ciekawostka i zasłużona, moim zdaniem Ja nie znam się aż tak na anime Ale znam kogoś, kto się zna i zaraz wam powie to i owo Cyberpunk Edgerunners Najlepszym anime roku, serial wygrał plebiscyt Crunchyroll City Projekt Red i Trigger Mają powód do dumy Moim zdaniem zasłużony Moim zdaniem też zasłużony, to jest na pewno najlepsze anime yy, z zeszłego roku. Pomimo tego, że było dużo takich klasycznych anime, bo był Demon Slayer, Attack on Titan, wyszedł tam któryś sezon, Spy X Family, które dużo ludzi się zachwyca, mi jakoś nie podeszło, no to mimo wszystko ten Cyberpunk to było takie anime, które dobrze mi się oglądało, lekki rollercoaster emocjonalny gdzieś tam po drodze wjeżdżał, przywiązałem się do postaci, które wyglądały twisty, twistiki, nieoczywiste zakończenie, elegancka rzecz, bardzo, dobre, bardzo dobry wybór i cieszy to, że wygrywają nie te takie japońskie, japońskie animce tylko gdzieś tam z gierkowej popkultury ja miałem taki sam odbiór, tylko ja nie mam takiej nawet kropli wiedzy o anime jak ty i oglądało mi się to niesamowicie, w sensie, że no pochłonąłem to od A do Z i tam nie było jakichś ciężko było mi się do czegoś przyczepić. No właśnie, a jeszcze przy okazji anime wygenerowało całą masę grup na facebooku jak poprosić Karolinę, to ci podeślę pewnie, na których są memy z cyberpunka, różne z Rebeką yy, i z Adamem Smasherem. No, będę musiał zobaczyć. <grym> tak. Kto skończył cyberpunka, ten wie, jaką satysfakcję może <grym> dać zakończenie, jeżeli się obejrzało wcześniej serial, tak jak to miało miejsce u mnie i w tej kolejności. <grym> Gdyż postacie niektóre się tam... Przewijają również. Tak. A oprócz tego powstały masy, powstały dodatki, DLC, masa dodatków darmowych, które content z serialu dają w grze. Mm -hmm. Od czychów poprzez jakieś tam rzeczy poboczne. No to super, zasłużenie, naprawdę. Kto nie, jeszcze nie oglądał, zachęcamy. A kto oglądał Żółwi Ninja za młodu, oglądali Żółwi Ninja za młodu. Tak, oglądałem, ale nie było to takie oglądanie jak Pokémon, na przykład. Pamiętam, że były, jakoś nie trafiałem, to była jakaś dziwna godzina. Pamiętasz przynajmniej jak Batmana? Wszystko jasne? Nie, tu pamiętam, no, pamiętam. To <laughs> tego lata premierę będzie miał film animowany Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Trailer prezentuje się obiecująco, szczególnie, że za całość będzie stał Seth Rogen. I kreska rysowania tych żółwi mi się podoba, bo nie jest taka o, tak. ani dziecięca, ani oczywista. To jest takie nowoczesne, nowoczesne 3D, ale z taką krechą, kurde, jakbyś pociągnął ołówkiem. Ja nie? Tylko pociągną. nie jest modelowanie takie, więc no. to jest bardzo fajne. I rzeczywiście obsada w ogóle tego. Cała masa ludzi, których wam nie będę tutaj wyczytywał, bo jeżeli tak jak ja nie macie pamięci to twarzy, to nie będziecie wiedzieli. W sumie tylko, że przewija się tu Ice Cube, Jackie Chan i John Cena. Grubo. A to nawet nie są główne postacie. NPC. Tak. Napiszcie na czacie, jaki jest wasz ulubiony NPC. Potrzebujemy tego. O, no właśnie. Napiszcie, Napiszcie. jaki jest ten. A może, a może gdzieś to się pojawi. O, i to jest ciekawostka, która zasługuje po prostu na miano uwagi. Z dniem 1 kwietnia YouTube zrezygnuje z reklam w postaci poziomych banerów, które ci wyskakiwały na treści i zamykał je każdy z prędkością światła. Kto miał je wykupione w przód, dostanie rekompensację w postaci pre-rolli, czyli tych reklam, które się wyświetlają wcześniej. Nie wiem, jak YouTube do tego doszedł, ile wydali pieniądze na badania, ale doszli do genialnych wniosków, jakże wyjątkowej konkluzji, że te reklamy wzbudzały agresywne reakcje wobec produktów, które reklamowały. O kurczę! W ogóle każda reklama wzbudza negatywne, mi się wydaje reakcję, jeżeli nie jest dobrze zrobiona, dlatego influencerzy e, zarabiają tyle pieniędzy, bo jak znasz kogoś i on Ci poleca jakiś produkt, to jest dużo fajniej niż jakby Ci miał polecać telewizor, który przerywa Ci Twój ulubiony serial e, i musisz teraz oglądać o tym, m, jakie czopki na hemoroidy użyć w tym tygodniu. No właśnie na szczęście, jak chyba, jak dużo rozmawiam przy moim telefonie o grach, no. tu powinniśmy, a widzisz, przy nie, nie, nigdy nie mam telefonu w. E, gamingowe pewnie. E, to mam właśnie reklamy gamingowe i Coraz częściej się zdarza, że oglądam całe, więc nie wzbudza mm. te pre-roll, które możesz przewinąć po 5 no. sekundach. Druga reklama, czasami nie możesz, jak nie przewiniesz pierwszej. I jeżeli mam na przykład reklamę chociażby Hogwarts Legacy czy jakiś gier, to to oglądam. No to ty masz spoko, Ja mam w nie nieśledzenie. Jest takie coś, co można włączyć, i on nie zapisuje o tobie informacji. I mam Rutino Scorpion. No takie to totalnie randomowe reklamy, które banki NG, którym się pojawiają. Co mnie bardzo irytuje. A całość jest pewnie zrobiona z tego powodu, że. Jakby to są darmowe pieniądze, YouTube by tego nigdy nie usunął, ale była zmiana na pozycji CEO, bo Suzan Woźnicki odeszła, ustąpiła z tego stanowiska i wszedł tam jakiś nowy koleś, który teraz jest, myślę, że musiał zrobić, wiesz, jakiś shake things up i tu się popisać, ale że coś robi. Pewnie tak, natomiast poparli to też badaniami, że. No faktycznie, oczywiście, no... że poparli badaniami, bo to nie jest trudno wygenerować takie badania, które powiedzą, czy pamiętasz, jaki miałeś ostatnio baner? No nie pamiętam, bo nie zwracam na to uwagi. Nie? Ale ja właśnie, widzisz, ale sam sobie zadam pytanie, czy pamiętam, w jaki baner kliknąłem? Z tych reklam. Kliknąłeś kiedyś w banner? No, ten ten YouTubeowy? Czy, czy, czy pamiętam jakiś banner, który kliknąłem i nie pamiętam? Natomiast, jeżeli so, zadasz sobie pytanie, ja zadałem sobie takie pytanie: ile reklam obejrzałem całych? No to mówię, jeżeli wjeżdżały mi gre, reklamy gamingowe, albo nawet sprzętowe, to zdarzało mi się obejrzeć całą. No tak, ale jakbyś miał banner z cyberpunkiem, to byś kliknął? No kwestia jest tutaj, chyba. Bo badanie można użyć w różny sposób. Nie, wydaje mi się, że kwestią nie jest tego, Hmm. Czy nie lubisz tego i czy byś jakby kliknął, gdyby były inne, tylko czy w ogóle byś kliknął? Forma reklamy. No, Zgadza ja się, myślę, ta forma prostu, reklamy jakby... mnie mocno irytuje, bo już idzie jakaś treść, którą hmm. chcesz tak. oglądać, a tu wchodzić baner. Tak, I wtedy nie. to musi wywoływać w to mechanizm przerwania. Ostatnio czytałem sobie badania na temat właśnie tego. Nie chcę mi się rozwodzić. Negatywna reklama to nie jest zazwyczaj dobra reklama, bo nie sprzedaje produktu. Kto... By ale czasami da się to też zrobić dobrze, jeżeli to przełomujesz potem schemat yy, w odpowiednio szybkim czasie na TikToku, to tak działa. Yy, tylko, że YouTube jest trochę inny. Ale widzisz, negatywna reklama jest częściej wykorzystywana w marketingu politycznym. Nie chciałbyś tego robić od Tak, tak gier. tylko tu nie ma pozytywnego potem takiego twista, nie? Tak. Jakby masz po prostu irytujący boks. To nie masz tak, że babka na przykład mówi, że o, pijesz niedobre szejki, kup sobie nasz szejker i wrzucaj świeże owocki, nie? No. I na początku, jeżeli ta pani będzie, wiesz, stała z tym, będzie szaro i będzie robiła, och, to mi się nie podoba, no to spoko, to myślę, że potem można to przekuć w dobry positive reinforcement i to przebić całe, a tutaj masz boksa, który cię denerwuje po prostu cały czas, nie? No i nie, nie no, no tak. No tak, tak, jakby to jest bardzo dobra decyzja, nie będę musiał klikać. Ale a propos geniuszy marketingu i reklamy, przechodzimy do Prometeusza XXI wieku, benefaktora ludzkości, cudotwórcy i geniuszy i inżynierii, co udowodnił nam bardzo precyzyjnie w 2022 roku płatny Twitter w Polsce za sprawą Ilona Maska w najtańszym możliwym wariancie za niebieskiego ptaszka ja sobie niebieskiego ptaszka to mogę na imprezie wieczorem zrobić. Zapłacisz 36 zł miesięcznie. Możesz zrobić to taniej, płacąc z góry za rok 374 zł i 99 groszy. Możesz też zamiast tego kupić abonament w Disney Plus lub GeForce Now, co dostaniesz w abonencie Twitterowym zredukowane. A propos reklam, zredukowane reklamy no, nie pozbawiają się nie, całkiem chciałem, no. o 50% edytowanie wpisów i kurde, przesyłanie filmów w jakości HD, czyli 1080p. Bo jak wiemy, Twitter służy do tego, żeby przekazywać sobie formaty wideo. <grym> <grym> Ale tak, no jakby reklamy, możesz sobie wyłączyć równie dobrze mając odbloka, bo Twitter działa. Jak... Znaczy, ad działa bardzo dobrze na Twittera. Mm, możesz pisać dłuższe posty. No jak chcesz pisać dłuższe posty, załóż sobie bloga po prostu. <grym> Nie tyle no tej. I rzeczywiście wolałbym mieć Divorce Now albo Disney Plus. Zanim się wypowiem o ilonie Elon, masku, szybko wrzucę jeszcze drugi news na taśmę. Amerykańskie FDA czyli Food Department coś tam mhm. nie wyraziła zgody na testowanie Neuralinku na ludziach. Powody, wiele powodów zbadanych. Mhm. Pierwszy to możliwość przemieszczenia się samego implantu i uszkadzania innych podośrodków mózgu. Drugi to bateria litowo-jonowa, to ciekawe. Ja nawet nie przypuszczałem, to nawet implanty mają te Bacha, co profesor Skarżyński, implanty słuchowe, wymyślił w kajetanach pod Warszawą, no. że są przez elektromagnetyzm zasilane tak. i cała bateria jest na zewnątrz, a tam jakimś cudem geniusz Elon Musk i jego inżynierowie najlepsi na świecie pakują ci baterię litowo-jonową do głowy, niewyjmowalną, znaczy tobie na razie, małpką i zwierzętą, i implant się jeszcze grzeje. No. Mózg jest bardzo wrażliwy na wahania temperatur. Podgrzewanie implantu podgrzewa mózg, a sam mózg w trakcie wahań temperatury może podgrzewać implant, mm -hmm. co może doprowadzić do uszkodzenia implantu w wylaniu baterii i jeszcze coś było, a nie usuwalność. Te elektrody, które wchodzą w razie usuwalności mogą się przemieścić, jak już powiedzieliśmy przed chwilą, może być problem z usunięciem. I teraz spójrz na to, w jak krótkim czasie... Człowiek, który za pomocą swoich działań marketingowych, PR-u, produkcyjnych z geniusza spadł bardzo mocno z wysokiego stołka na półkę, na bolesną dupę wysokiego człowieka. No, pośmiewiska. Bo wiesz, on miał jakiś tam hajs, zaczął go inwestować, ale zrobił firmy i dał to ludziom do prowadzenia. Potem coś mu się popierdziło w głowie, zaczęło mu się wydawać, że jest nie, nie wiadomo kim, ochem, jachem i zaczął sam sterować większością rzeczy. No i skończyło się tak, jak się skończyło, że FDA, czyli Komisja, która pozwala na to, żeby były Hot Flaming Cheetos, Mountain Dew jakieś zasilane, nie wiem, z dolenem, wiesz, rdzeniem baterii do środka i przekąski dla dzieci, które mają tyle cukru, że my nie zjadamy w ciągu życia tyle w Europie i oni to wszystko wpuszczają tam na rynek, ale już Neuralinku nie pozwalają, nie? Plus do tego, co Grzesiek jeszcze napisał tutaj, <laughs> Piotr Grzesiek, przepraszam, <laughs> na, na Facebooku, że wprowadzą to i będzie użytkownicy z Polski zero, y już widziałem trochę coachów, coachy, coachów, trenerów Kołczanów. osobistych życia, hmm. e, bo tam Dawid się z nimi kosa kłóci dość często na Twitterze i one gdzieś tam wpadają mi te tweety, którzy kupują te ptaszki, żeby być zweryfikowanym. Polacy? Tak, bo dla mnie to nie jest duży koszt. O, no, ja się no, zastanawiałem, to kto to może zrobić, proszę bardzo. To jest to samo, co kupiłbym, wiesz, 6,6 zł, 3 razy 10 jajek, no coś takiego i wszystkie wypierdzieli. powiedział, dla mnie to nie jest dużo. Marnujesz rzeczy, marnujesz pieniądze, po co masz marnować pieniądze? A jednak jest na to odbiorca, jest na to Oczywiście, że jest. Pewnie, że jest. Bo druga sprawa jest taka, której tutaj nie ma wypisanej, ale ten niebieski ptaszek sprawia też to, że jesteś częściej zauważany przez innych. Masz lepsze zasięgi wtedy w tym wszystkim. Jak ktoś lubi sobie wyciągać swojego niebieskiego ptaka i pokazywać go innym, to lubi pokazywać, że jest duży, i że ma duże zasięgi potem na końcu. Oczywiście nie da się tego zmonetyzować w żaden sposób, bo Twitter jest ostatnią platformą, którą można zmonetyzować, Nowe. bo jest okropny w tym y, do tego. Ale wiesz, coach, trenerzy życia, pozdrawiamy serdecznie, nie zmieniajcie się. Wiemy, że dla was 300 to mało, dużo. Wow. Czyli tak, Elon Musk z fajnej platformy do wymiany myśli bardzo szybko zrobi ściek intelektualno-polityczny. Tak, no bo ich posty będą, tam masz te rozgraniczenia, to trzeba sobie przełączyć. Jest te dla ciebie i obserwowane chyba. Obserwowany to jest twój Twitter, dla ciebie to jest Twitter Elona Muska. Tam będzie Elon Musk, dosłownie, co, co drugi post będzie Elon Musk, chłopaki z niebieskimi ptaszkami eee, i jakieś tam pewnie cycki się wybiją jeszcze ze dwa razy, bo z, mają duże zasięgi. W imię hajsu. Trudno. Internet nie znosi poróżnień, tak samo jak wymiana myśli społecznej. Facebook się skończy, meta nie wejdzie, Twitter padnie, powstanie inna, nowa, lepsza, a może skopiowana w jakimś stopniu platforma. Ja trochę zauważyłem, że ludzie, jakby tak w takich rozmowach, szczególnie, nie? czyli to, co Twitter umożliwia, uciekają z tej takiego dużego obszaru internetowego, że nie chcesz mieć aż takiej interakcji z osobami, których nie znasz i uciekasz w stronę Discordów. Chciałem to powiedzieć, ponieważ mogłoby to zabrzmieć jak bumerowania. Tu chodzi o. Pewną rekurencję, obrót myśli społecznej. Ja doskonale wspominam czaty Irca, nie czatów, Onet, jakieś mm -hmm. tam randki tak dalej, bo Czyli Malinka 13 łączy się tam tak, z Krzysztof 23 Irca, no. gdzie były kanały tematyczne, serwery tematyczne. No. Tam była dyskusja, tam były boty, tam było pilnowanie porządku. I z tymi ludźmi często później się spotykało tak. w ralu. Czyli powrót do pewnych forów tematycznych miejsc. grono.net później przejęło tą pałeczkę w sposób mhm. taki przeglądarkowy, i teraz jest do tego, i teraz wygląda, jakby to wracało. No. I może te takie już do bólu skomercjonalizowane platformy social media, które już tylko polegają na geometrycznych wzrostach zarobku, się skończą. Bo ludzie nie będą chcieli kupować tego fałszu, przepełnie tego. Nawet pokolenie płatków w śniegu, milnasi James są przebaczani tym. Nie masz czasu też teore teoretycznie, w praktyce nie masz czasu, bo kiedyś było tak, że przeglądałeś sobie Facebooka, bo nie było nic innego. Potem przeglądałeś Facebooka, Instagrama, bo dasz radę to przeglądać. Potem przeglądałeś <laughs> Facebooka, Instagrama i jeszcze przy okazji Twittera, no bo na Twitterze dzieją się fajne rzeczy. No snapchata, no. ale teraz jest TikTok. TikTok to jest taki pożeracz czasu, który zjada Ci średnio ludziom w Polsce godzinę, yy, czy godzinę z hakiem jakąś. Średnia. Ile osób nie używa tego w ogóle, nie? Yy, I tam masz content, tam masz niekończący się zasób kontentu. Chcesz sobie pooglądać rzeczy? Wchodzisz tam. Chcesz porozmawiać o Switchu? To wchodzisz na Discorda na Switcha. Chcesz porozmawiać o czymś tam? Wchodzisz na Discorda gdzieś tam. Serwerów jest też, całe zatrzęsienie są community od gierek typowych, no bo po co masz rozmawiać o specyficznej gierce, o której chcesz porozmawiać, jak grasz w Diablo 4, to chcesz zapytać ludzi, którzy się znają na Diablo 4 o Diablo 4, a nie ludzi, którzy grają w gry. Bo ci się wypowie chłop, który gra w Escape from Tarkov. No właśnie. I powie ci, że w Diablo 4 powinieneś robić coś innego. Nie chcesz tego robić. nie? Mam nadzieję, że to w tą stronę będzie zmierzało, bo te platformy zjadają nawet nie to, co swój własny ogon, ale nie, nie znają swojego gruntu pod nogami. No, ty, ty, góra zjada ogon tak. i zaraz zje całe te platformy. Zaraz no. jest swój własny stolec, tak to się może skończyć. A tymczasem chat GPT, że się własnego radia, całkowicie obsługiwanego przez AI. Nawet każdy głos lektora, tak tam hmm. gada, ja posłuchałem, selekcja, jak do mnie mam, też muzyczna jest w ich i posłuchałem sobie i powiem Ci, że no. Dolina Niesamowitości, i Valley bardzo mocno mi się tak? Bo z jednej strony masz taki, to takie jest takie miłe, ciepłe, fajne, tak się dobrze tego radia słucha, a z drugiej strony wiesz, że to jest takie No i to hmm. jest tak, no jest przełamanie. Pytanie, ja miałem zawsze, zawsze. Od momentu, jak Spotify pokazało, że będziemy tego wirtualnego DJ-a, nie? I tam będzie też jakiś tam specjalny algorytm, który ułoży muzykę pod ciebie, Coś jest ogólnie spoko, bo mi się playlisty dość szybko nudzą i się zapętlają, eee, więc pytanie jak to będzie wyglądało, ale z drugiej strony ten, ten DJ ma przerywać muzykę i mówić do ciebie. Tak, tak jest. Ale ja nie... czy ja chcę, żeby DJ przerywał mi muzykę? Wiesz, czy mi się to skojarzyło? Jakbym słuchał radia z Geta, Vice City albo Standard. No właśnie, nie. I tam coś gada, tego i to działo. I, I to było przyjemne, bo to była iluzja. To była imersja. Tak, to była imersja w ten sztuczny świat gry, mm -hmm. której chcesz. A tutaj dostajesz te radio i tak niby jest fajnie. Ale w pewnym momencie się orientujesz, że to AI ja robi. I nawet nie no. ten music, który produkujesz, jest fake, czy to prawda, czy to tak celowo. możesz podświadomie być karmiony, czymkolwiek im się spodoba, żeby cię karmić. No właśnie. Ja tylko powiem, że chat GPT ostatnio zapytałem, jak graliśmy z Baconem mhm. w 51 stan, jak implementować dodatki do gry 51 stan karcianki i chat GPT powiedział mi, że są tylko fonowskie dodatki, że oficjalnie nie wyszedł. To ja zapytałem chat GPT, a co z dodatkiem chociażby Zima czy Nowera? A przepraszam, rzeczywiście wyszły takie dodatki. No tak. I to troszeczkę świadczy, czy to jest celowe albo w którym miejscu jest jeszcze sztuczna inteligencja. Yy, no tak, do którego momentu ma ściągnięty internet i bazę danych. I jak bardzo ma, no bo może nie mieć, wiesz. On mówi, że do tam 17-go czy któregoś no roku, tak. czy No Tak, może wiem. nie było 51 stan dodatków. Był. Może za mało piszą o Nowa tym, że on. Był. Miał... ale dlaczego się poprawił i przeprosił i stwierdził, że faktycznie jest? Bo jest twoim sługą i się nie bój, czatu GPT, tylko a rozmawiaj dlaczego się... dalej. Dlaczego nie wiedział, a później powiedział, że jednak faktycznie tak jest? No właśnie, pytanie, czy on ma bazę danych, którą sobie rozszerza, czy coś wiesz, jakby sprawdza, króluje wtedy Nie, tak karty, jest moje nie? pytanie. No? Moje pytanie jest, w jakim celu się myli? Aha, bo myślisz, że specjalnie to zrobił? Nie wiem, pytam w jakim celu. A co ja ci nie odpowiem, bo się nie znam. Zapytaj czata GPT, a wy posłuchajcie sobie radia. I tym optymistycznym akcentem zapraszamy was do wejścia w weekend. Śledźcie naszego TikToka, bo tam będzie więcej rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy. My widzimy się za tydzień, udanego piątunia, sobotunia i niedzieli. Cześć. Pa!